drogie, ukochane, umiłowane panie, boginie, księżniczki, kandydatki na wysoko urodzone. Specjalnie w okularach ciemnych, że mnie nikt nie rozpoznał, bo mam bardzo trudny temat. Obserwując świat, jak wygląda współcześnie i obserwując płeć, która kiedyś była piękna, dostrzegam, że bardziej samiczką gatunku Homo sapiens od wyzwolenia, od samodzielności umysłowej i nie tylko, bardziej by się kobiecie przydał taktofon, czyli taki wewnętrzny mechanizm nadający takt. Takie maleńkie pudełeczko, które jak się pogładzi albo pocałuje, to ono wydziela z siebie coś tak jak pozytywka. Pozytywka wydziela z siebie pozytywną muzykę, natomiast taktofon mógłby wydzielać pozytywną emocję. Jakby się pogładziło lub pocałowało takie pudełeczko, to ono mogłoby wydzielić z siebie miłą, serdeczną emocję, która by powodowała, że ten facet patrzyłby na samiczkę nie jak naczynie do zaspokojenia swojej własnej nieograniczonej chuci, ale jak na boginię, którą pragnie nosić na rękach, w sercu. No i w ogóle nie tylko na, ale i wy. Na zawsze.